Efektywne i skuteczne spotkania. Jak je zorganizować, zaplanować i jak je poprowadzić? Czy wiesz, że większość firm popełnia ten sam jeden błąd? Gonitwa spotkań. Spotkanie za spotkaniem. Od 9 do 10, od 10 do 11, od 11 do 12. No szaleństwo. Trzeba powiedzieć temu stop. Przecież rzeczą oczywistą jest, że kiedy skończyłem jedno spotkanie i szybko przełączam się na kolejne, to moje myśli jeszcze są na tamtym spotkaniu. Jeszcze próbuję napisać sobie podsumowanie, jeszcze się zastanawiam, co tam było w porządku, co było nie w porządku, co mi się podobało, a co nie. I to jest dowód na to, że te pierwsze 15 minut nowego spotkania jest dla Ciebie nieefektywne. A wystarczy zaplanować 15 minut przerwy pomiędzy spotkaniami. Daj sobie przestrzeń na odparowanie emocji, na uporządkowanie myśli, na zapisanie wniosków, na zapisanie być może pytań, na zastanowienie się, co było w porządku, a co było nie w porządku. Zamknij jedno spotkanie, pójdź na kolejne i je otwórz. Kolejny problem, który obserwuję, to definiowanie celu i dobór uczestników. Nie zapraszamy osób, bo tak wypada. Dobieramy tych uczestników, którzy będą działali na cel tego spotkania. Bo po to się spotykamy, żeby osiągnąć cel. Kolejna rzecz to komunikacja. Jak się komunikować w sposób angażujący naszych uczestników, żeby oni się czuli współodpowiedzialni i odpowiedzialni za to, co się dzieje, żeby to nie było nudne. To są te elementy i wiele innych, na których zbudowane jest moje szkolenie, jak poprowadzić, jak zaplanować, jak zorganizować efektywne i skuteczne spotkania. Zapraszam Ciebie serdecznie i do zobaczenia.